Zapraszam na pierwszą część prezentacji dotyczącej zastosowania biblioteki Qt do wizualizacji pracy sterowników PLC Siemens. Zapraszam, tematem pierwszej części kursu będzie komputer Raspberry Pi. Odpalamy terminal i za pomocą polecenia git clone instalujemy źródła biblioteki. Następnie za pomocą tego samego polecenia ściągamy źródła programu testowego, który prezentuje użycie tejże biblioteki. Widzimy przy otwarciu katalogu, że zarówno źródła biblioteki qt.plclib, jak i źródła programu testowego zostały pobrane. Uruchomimy program Qt Creator, przy pomocy którego skompilujemy powyżej pobrane źródła. Otwieramy projekt z kodem biblioteki, klikamy konfigurę. Następnie przełączamy się w tryb Relays. Jest to tryb produkcyjny. Klikamy ikonkę młotka. Ikonka ta rozpoczyna proces kompilacji biblioteki, w tym wypadku na komputerek Raspberry Pi. Wynikiem kompilacji będzie plik o nazwie plcqtlib z rozszerzeniem A. Następnie utwórzmy katalog lib, do którego skompilujemy zarówno plik nagłówkowy biblioteki, jak i jego wersję skompilowaną. plcqtlibh, plik nagłówkowy, Ctrl-C, kopiuj i do katalogu lib, Ctrl-V, wklej. Otwórzmy katalog Raspberry Pi i do tego katalogu skopiujmy plik z rozszerzeniem A, czyli wersję skompilowaną biblioteki. W dalszej części kursu będziemy korzystać jeszcze, zaprezentujemy kompilację i użycie tej biblioteki na systemach operacyjnych Android oraz Windows. Czyli bibliotekę mamy przygotowaną do użycia. Kolejnym krokiem jest kompilacja programu testowego. Otwórzmy program testowy plcqtlib test program. Konfigurę. Również przejdźmy do trybu Relays, czyli kompilacji w trybie produkcyjnym. Aby biblioteka nam się prawidłowo skompilowała, musimy podać prawidłowe ścieżki do biblioteki. Zresztą tutaj w pliku pro przygotowałem przykładowe ścieżki, które należy po prostu odkomentować. Teraz przejdźmy w tryb Relays, czyli w tryb produkcyjny. Wyczyśćmy stare logi kompilacji i uruchommy kompilację ponownie ikonką młotka w programie Qt Creator. Jeszcze tutaj można, ze względu na to, że sterownik ma troszkę inne parametry niż w logach, podajmy prawdziwy adres IP naszego sterownika, czyli 127.188 blok DB2, który znajduje się w sterowniku. Ikonka młotka, kompilacja. Wynikiem tego procesu kompilacji będzie zbudowanie się już programu wynikowego, który połączy się ze sterownikiem PLC. Kompilacja zakończyła się powodzenie. Przy pomocy zielonej strzałki możemy uruchomić nasz program.
Ponieważ interfejs zrobił się aktywny z automatu, znaczy się, program połączył się ze sterownikiem. Możemy korzystać z podstawowych opcji jak ustaw bit, kasuj bit, a także aktywacja przy wciśnięciu i deaktywacja przy puszczeniu przycisku. Zwiększanie wartości rejestru o 10, zwiększanie wartości rejestru o 100 i zwiększanie wartości rejestru DBD, czyli de facto Double Word, o 1000. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie prezentacji.